Welcome my pupils. Witajcie serdecznie dzieciaki. Jesteśmy w tematyce jedzonka. Znamy nazwy tych 7 produktów spożywczych do jedzenia. Dzisiaj na stronie 57 w waszych podręcznikach powiem sobie, jak powiedzieć po angielsku owoce, warzywa, mięso, produkty mleczne, porobicie trochę ćwiczeń takich utrwalających te nazwy. Ok, słuchajcie, 57 strona. Popatrzcie, co my tu widzimy. Widzimy przepyszne owoce, które są bardzo zdrowe i trzeba ich jeść jak najwięcej. Posłuchajcie, jak powiedzieć to słowo po angielsku i powtórzcie ładnie za nagraniem. Uwaga. Fruit. Śmiało. Fruit. Ok, jeszcze raz. Fruit. Super. Warzywa, oczywiście, słuchajcie, też w naszej diecie bardzo są ważnym składnikiem. Musimy też ich dużo jeść, żebyśmy byli zdrowi. Posłuchamy, jak po angielsku powiedzieć warzywa i powtarzamy ładnie. Uwaga. Vegetables. 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 Ok, jeszcze na chwilkę powrócę do tych owoców. Popatrzcie, jak zapisujemy ten wyraz, tak? Wymowa troszeczkę odbiega od pisowni. Fruit. Ok. Tutaj zwracam na to szczególną uwagę. W języku angielskim bardzo często tak jest, że wyrazy troszeczkę się inaczej wymawia, inaczej zapisuje. Ok. Podobnie jest w tym przypadku. Zobaczcie. Wymawiamy vegetables. A zapisujemy tak, jak tutaj widać. Tak. Dosłownie byśmy powiedzieli vegetables, tak? Jakbyśmy chcieli tak literka po literce. To jest niepoprawne. Musimy powiedzieć vegetables. Tak jak słychać, ok? Dobra, to jedziemy dalej. Zobaczcie, mamy miązko. Miązko, co prawda, jest też ważnym składnikiem dla naszego organizmu. Musimy mieć białko, tak? Które jest potrzebne dla naszych, żebyście zdrowo rośli, ale uważam, że tego mięska tak w ograniczonych ilościach trzeba spożywać. Ok, uwaga, to słuchamy, jak po angielsku powiedzieć mięso? Uwaga. Meat. Powtórzmy. Meat. I jeszcze raz. Meat. Super. Popatrzcie, jak zapisujemy. Też troszeczkę wymowa odbiega od pisowni. Meat, tak? Zapisujemy M-E-A-T, meat. Super. I ostatnie obrazek. Tu widzimy takie różne produkty mleczne, tak, żebyśmy mieli zdrowe kości. To uwaga, jak to powiedzieć? Milk products. Jeszcze raz. Milk products. Milk products. Zobaczcie, milk products. Ok, dobra. Do dzisiejszych, do tych słówek prześlę wam obrazki, dobrze? Wiecie, co zrobić, trzeba wyciąć obrazki, podpisać wyrazami i w trakcie pracy chciałbym, żebyście słuchali piosenki, którą wam też załączę. Będzie to piosenka o symbolu 3-2, tak? Taka fajna pioseneczka, gdzie będą właśnie te słówka padały. Takiej fajnej rymowance. Okay? Także piosenkę słuchamy tyle razy, na ile będziecie mieli ochotę. Możecie sobie śpiewać pod nosem. Rodzice na pewno nie będą mieli nic za złe, tak? Jeżeli uruchomicie też swoje, pokażecie swoje talenty wokalne. Ok, czyli tak, wycinamy, podpisujemy, w międzyczasie słuchamy piosenki. Ok, a potem poproszę was, żebyście, jak już wykonacie to, przeskoczyli do zeszytu ćwiczeń, ok? I w zeszycie ćwiczeń na stronie 54 zrobili tak. Pierwsze i drugie zadanko, dobrze? Pierwsze i drugie. I na 55 też pierwsze i drugie. To są takie dwie strony, gdzie właśnie te nasze wyrazy się pojawiają. The fruit, vegetables, milk products i meat. I teraz już wam tłumaczę, o co w tych zadankach chodzi. Zobaczcie, to jest praktyczne, bo nawet trzeba połączyć produkt z wyrazem, tak? Czyli na dobrą sprawę to jest to, co teraz, to co za chwilę robiliście w zeszycie ćwiczeń. Czyli mamy wyraz i łączymy obrazek. Widzimy tu
To chyba akurat jest pomidorek, tak? Tomato is a vegetable, tak? Czyli pomidor jest warzywem, ok? Cheese is a milk product, tak? Serek jest produktem mlecznym. Ok. Potem łączymy kropki, zakreślamy właściwy wyraz, czyli zobaczcie, jak widzimy tutaj jabłuszko, tak? To co to jest? Czy to jest fruit czy vegetable? I otaczamy pętlą, tak? Ok. Zadanie na kolejnej stronie, czyli 55. Pierwsze. Trzeba pokolorować produkty według kodu, tak? Tutaj zobaczcie. Wszystkie fruit musimy pokolorować na kolor serduszka. Tak, nasze serduszko jest koloru red. Czyli wszystkie fruit muszą być red. Ok? Tu widzimy, no właśnie, co to jest? To jest trawka? Trawka, vegetable, czyli zielone, tak? Czyli green. Wszystkie vegetables będą green. Mamy kolor wody, czyli niebieski, i kolor prosiaczka, czyli różowy. Ok? Dobra. I ostatnie zadanko. Napisz po śladzie nazwy grup żywności i narysuj po jednym produkcie na każdym talerzu. To chyba nie trzeba więcej tutaj tłumaczyć, tak? Rysujemy jakiś produkt, który jest fruit, tutaj coś, co jest vegetable, coś, co jest milk product i coś, co jest meat. Dobra, dzieciaki, bardzo Was proszę, żebyście w trakcie wykonywania tych zadań, jeżeli nie będzie Wam przeszkadzało, to, a wydaje mi się, że nie, włączajcie sobie piosenki, dobrze, te, które Wam zostawiłem, dołączyłem do dzisiejszych materiałów, albo piosenki z poprzednich lekcji, jeszcze też je macie w zakładkach na Trello, także słuchajcie tych piosenek jak najwięcej, ok? To wszystko na dzisiaj, bye!